Tutaj jak widzicie pyszne wypieki, piekarnia na Manhattanie, widać, że świeżutki chlebuś. No ale ja chcę się napić chyba kawy, więc szukam jakiegoś miejsca na kawkę. No tutaj w zasadzie też jest kawa, więc myślę, że tutaj też mogę wstąpić. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym epizodzie. Właśnie wybieram się na spotkanie i tak sobie pomyślałam, że będę kawałek szła, bo jestem na 34, a spotkanie mam na 42, więc mam trochę czasu, aby nagrać dla Was dzisiejszego vloga. Oczywiście zanim zaczniecie oglądać, chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama jak zawsze. No i do subskrypcji tego kanału, bo dzięki Wam tak naprawdę tutaj nagrywam. Motywuje mnie to do nagrywania i zobaczymy, co będzie w kolejnych epizodach. Ja tego po prostu nie wiem. Dzisiaj taki chciałam poruszyć dosyć ciekawy temat. W ogóle jest bardzo wcześnie teraz na Manhattanie, jest pusto. O, muszę przejść na drugą stronę. Jest pusto, jest tak spokojnie o tej godzinie. Ja właśnie tutaj zawsze do pracy szłam, więc akurat lubiłam tą godzinę, bo nie było tak dużo ludzi. No ale dzisiaj już nie o tym. Będę Wam mówiła na temat Wielkiej Brytanii i USA, czyli będę porównywała Wielką Brytanię z USA. Tutaj za bardzo nie ma co porównywać, bo to jest Europa, ale mieszkałam w Wielkiej Brytanii przed wyjazdem do Stanów. No i bywają takie momenty emigranta w życiu, że tęskni się trochę za rodziną, tęskni się trochę za Europą. Może bym powiedziała nie krajem, ale Europą, bo ja się urodziłam w Polsce, to oczywiste, to jest mój kraj, ale jednak w Anglii gdzieś tam zostawiłam swoje serce, zostawiłam tam moją rodzinę, więc tęsknię w zasadzie za Europą. I zaraz Wam porównam te dwa kraje, bo wiem, że bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi chce wyjechać do Stanów, z Europy, z Wielkiej Brytanii, z Irlandii. I jeżeli odrobinę porównam te dwa kraje, czyli Stany z Europą bardziej, to mam nadzieję, że rozwieję ludzi wątpliwości co do mieszkania w Stanach. Bo tak jak mówię, dużo ludzi chce wyjechać i zastanawia się nad tym. Ja osobiście Wam powiem, że uważam, że pomimo tego, że zostawiłam gdzieś tam, już zaczęło mi się życie układać w Wielkiej Brytanii, to pomimo wszystkiego cieszę się, że wyjechałam, bo spróbowałam tych Stanów. Jakbym nie spróbowała, to bym żałowała. A teraz tak naprawdę za niecałe 2 lata mam możliwość zrobienia obywatelstwa. Mogę tutaj skończyć studia i też nie wiem, co będzie. Nie wiem, czy nie wrócę. Też zastanawiam się. Zawsze będę mogła wrócić tutaj. Będę mogła spróbować życia w Europie, tam mam moją rodzinę, tak jak mówię, ja już się nie widziałam z rodziną, z moją mamą się nie widziałam prawie 6 lat. Powinnam polecieć do Wielkiej Brytanii niedługo, po nowym roku, planuję troszeczkę więcej, Stany już pozwiedzałam, więc teraz planuję naprawdę troszeczkę więcej latać do Europy. To jest głośno, ostrzegam. Muszę sobie kupić lepszą kamerę z lepszym mikrofonem. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo ja nawet sama się przekrzykuję. Ja raz jak nagrałam się tą kamerą na Manhattanie, w ogóle mi nie było słychać, ale muszę mówić troszeczkę głośniej, żebyście wy mnie usłyszeli. Więc jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, jeżeli chodzi o Stany i Europę, to tutaj, jak wiecie, Stany są ogromne, ale mi się wydaje, że dopiero jak tutaj przyleciałam, zdałam sobie z tego sprawę, jak ogromne są Stany. Wszędzie można faktycznie pojechać samochodem, zresztą w Europie tak samo, ale loty tutaj międzystanowe są naprawdę drogie. I jak pracowałam jako agent podróży na Manhattanie, zdałam sobie z tego sprawę, że czasem bilety do Europy są tańsze niż właśnie tutaj międzystanowo. Jak ja byłam w Wielkiej Brytanii, to jak chciałam lecieć do Polski za 30 funtów, 40, 60 funtów mogłam polecieć do Polski, tutaj jest mi jest ciężej ze względu na różne czynniki, ale przede wszystkim na czynnik taki, że te bilety są o wiele droższe. Już nawet nie mówiąc o urlopie, ale do tego przejdę później. Natomiast jest to prawda, że jednak te bilety, to latanie do Europy jest o wiele droższe. Lot trwa na przykład 8 godzin i faktycznie będąc tutaj w USA
organizacja całego wyjazdu do Europy może potrwać o wiele dłużej niż na przykład ja, jak byłam w Wielkiej Brytanii, chciałam lecieć do Polski. Czyli tak szczerze mówiąc, czyli tak nawiasem mówiąc, ja nie poleciałam przez ten cały czas do Europy, dlatego że tak, koronawirus, ciągle się przeprowadzałam, to też kosztuje. Wiem, że źle zrobiłam, teraz żałuję, ale no tak jakoś wyszło i tutaj mi było łatwiej troszeczkę się poruszać niż, że tak powiem, do Europy, więc no już nie będę tego tak robiła, już na pewno następnym razem będę się starała latać jednak do tej Europy, bo na początku się skupiałam bardziej na tym, co jest tutaj, na życiu tutaj, a teraz wiem, że to był błąd, bo bardzo, bardzo tęsknię za rodziną, więc mam nadzieję, że następnym razem mi się uda już spotkać się z rodziną, spotkać się ze znajomymi w Europie. Kolejna kwestia życia w Stanach, a życia w Europie, i to jest chyba jedna z najważniejszych kwestii, to jest ubezpieczenie. Ja sobie w ogóle kompletnie nie zdawałam z tego sprawy, że to jest naprawdę ważne. Ubezpieczenie jest bardzo ważne w Stanach i teraz ja tego ubezpieczenia nie mam. No bo się przeprowadziłam tutaj, bo zaczęłam tu pracę, to tam. Ja, zanim cię podepną do ubezpieczenia, to minie prawie 3 miesiące, przeważnie tak jest w każdej pracy. Ale niestety tutaj tak jest, że mimo tego, że nawet pracujesz gdziekolwiek, nie masz, zależy od pracodawcy, czy przyzna ci ubezpieczenie. Dla mnie to jest masakra po prostu. Ja uważam, że każdy, kto pracuje w Stanach, powinien mieć ubezpieczenie. Bo ty codziennie się narażasz, idziesz do pracy, pracujesz i nie masz ubezpieczenia, to mają go bardziej ludzie, którzy nie pracują tutaj. Na przykład nie stać ich na ubezpieczenie, a ty, że pracujesz, to automatycznie jest takie coś, że cię stać na to ubezpieczenie. Tylko wyobraźcie sobie, że niektórzy ludzie zarabiają powiedzmy 2500, a ubezpieczenie może kosztować od 500 do 1000 zwyż dolarów za miesiąc. No to teraz, no to co macie, pół wypłaty dawać na ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest ważne w Stanach, dlatego że jeżeli coś się stanie, będziecie mieć jakąśkolwiek operację, zabiorą was do szpitala, szpital wam wygeneruje rachunek, powiedzmy na parę tysięcy dolarów, i wy to musicie spłacić. Co prawda możecie nawet spłacać 50 dolarów miesięcznie, ale jak nie będziecie tego spłacać, będziecie mieć długu państwa. Możecie mieć potem problem na przykład z wzięciem pożyczki albo cokolwiek, także jak... I to jest właśnie głupie, strasznie. To jest takie głupie z tym ubezpieczeniem, to jest w ogóle... Słuchajcie, ja bym się tu mogła rozgadywać, ale pamiętajcie, w Europie jest to ubezpieczenie, co by się nie działo. Zabiorą was do szpitala, wy nie musicie się martwić o rachunek, wy nie musicie się martwić o nic. Także to jest naprawdę plus Europy i wielka, ogromna różnica, ale znowu... Uważam, że tutaj szpitale czy coś, to też jest taka trochę pierwsza klasa i tutaj połamanych poskładają. Co by się nie działo, to jednak odratują tą osobę. Każdego przyjmą do szpitala, no ale już jak ktoś jest w szpitalu, musi się martwić o rachunek, niestety. Kolejną kwestią, jeżeli chodzi o różnicę między Europą a Stanami, to jest praca. Tutaj w Stanach o wiele więcej się pracuje. Ma się mało urlopów. Tutaj niestety na start przeważnie większość firm da wam tylko tydzień urlopu na cały rok. Teraz sobie pomyślcie, co to jest tydzień urlopu? To jest nic, to jest po prostu nic. W Europie, ja pamiętam jak pracowałam, jak po przepracowanych godzinach automatycznie dostawałam więcej urlopu. Więc oprócz tego, że wiadomo, jak ktoś jest oszczędny, to ma pieniądze, ale miałam tyle urlopu, że mogłam sobie pozwolić naprawdę na dużo podróżowania. I przyznaję, że tutaj w Stanach ludzie o wiele więcej pracują. Nawet nie tylko chodzi o godziny w tygodniu. Znaczy, ja bym nie powiedziała, że to się tak różni bardzo, bo ja i w Polsce pracowałam po 12 godzin. To nie o to chodzi, tylko chodzi właśnie o ten urlop, że ja uważam, że to jest tak niesprawiedliwe, jest tak nie fair. Powinno być minimum 2 do 3 tygodni urlopu w ciągu roku dla ludzi, którzy pracują tutaj, a nie tylko tydzień. Oczywiście wszystko zależy od pracy, w której jesteście. No, ja jako osoba, która planuje założyć swoją własną firmę, podejrzewam, że przez pierwszy rok, przez pierwsze 2 lata nie będę brała tego urlopu, ale w końcu summa summarum chcę być też w takiej sytuacji, że jak będę chciała zabrać ten urlop, to sobie po prostu go zabiorę. Coś się stanie, będę potrzebowała, mówię, nie dam rady, biorę, kupuję bilet i lecę. Tutaj niestety większość ludzi ma tak, że
nawet jak zachoruje, zabierają mu te dni z urlopu i tak koniec końców to zostaje bez tego urlopu, więc taką miałam śmieszną sytuację, bo mam koleżankę, która bardzo dużo podróżuje, pracuje w Polsce jako chyba grafik komputerowy, nie wiem, pracuje zdalnie. Ona tutaj była w Puerto Rico, tu była tu w Nowym Jorku i ona ma możliwość pracy w USA. Ale ona mi powiedziała wyraźnie, jak oni mi dadzą tydzień urlopu, to ja dziękuję. No i bardzo dobrze, bo ja sobie też nie wyobrażam czegoś takiego, że idąc, mieszkając tutaj, mam tylko tydzień urlopu. I ja wam powiem szczerze, że to jest naprawdę ważne, bo po jakimś czasie człowiek się tak zamyka na te Stany, że ma wrażenie, jakby był w klatce i trzeba podróżować, trzeba troszeczkę odpocząć od życia, gdziekolwiek by się nie było, bo człowiek się czuje, jakby był w klatce. I to jest też takie moje wrażenie tutaj. Ja przez 5 lat, okej, podróżowałam po Stanach, ale nie byłam poza Europą i mam wrażenie, jakbym w klatce była. Naprawdę to tak jest. Co prawda nie wiem, czy nagrałam wam wszystkie kwestie, które chciałam, ale taką ostatnią kwestią to jest na pewno, z pewnością śmiało mogę powiedzieć, życie towarzyskie. Życie towarzyskie wygląda w Stanach zupełnie inaczej. Każdy jest zajęty, każdy pracuje i nie będę was kłamać, że tutaj na przykład i w Nowym Jorku, i w innych Stanach ludzie są bardzo zajęci. Oni pracują na swoje, że tak powiem, domy, które trzeba utrzymać, samochody, na swój, że tak powiem, biznes. I faktycznie to życie towarzyskie tutaj jest, to jest, istnieje, jest fajne, ale jednak porównując do Europy, życie towarzyskie tam było bardziej takie większe. Tutaj każdy ciągle jest zajęty, trzeba się z każdym ciągle umawiać i tak wszędzie jest. I tak było i na Florydzie, i w Connecticut, i teraz w Nowym Jorku. Jestem umówiona tutaj ze znajomym na kawę na 9:00, bo on inaczej rady nie da. On pracuje 70 godzin w tygodniu i on da radę się ze mną spotkać. On był au pair zresztą wcześniej tutaj. On się da radę ze mną spotkać tylko i wyłącznie o 9:00 rano, bo on pracuje cały czas, więc w zasadzie to by było na tyle. Jak widzicie, trochę pusto tutaj. Będę uciekała powoli, także mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Nawet jeżeli nie, słuchajcie, powiedziałam jak jest, powiedziałam prawdę. Nie ma nigdzie idealnie, pamiętajcie o tym. No ale mam nadzieję, że nie zezłościłam was tym filmikiem, bo wiem, że dużo osób chce wyjechać. No ale niestety trzeba powiedzieć prawdę, nie mogę ukrywać, że jest ok, ale też powiem wam, dużo jest minusów. Także ja już uciekam. Słuchajcie, trzymajcie się i do zobaczenia do następnego epizodu. Pa, pa!